Wicestarosta Jacek Kuś, gość audycji wokół powiatu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam państwa bardzo serdecznie. Regularnie rozmawiamy na temat Wydziału Komunikacji. To ważny temat dla mieszkańców. Można by powiedzieć, że to temat ostatniej dekady, ale wreszcie mamy dobre informacje dla wszystkich mieszkańców powiatu, bo jest podpisana umowa i będzie realizowana inwestycja budowy nowego wydziału. Tak, bardzo dobra informacja dla nas, dla osób, które przy tym projekcie pracowały, ale i dla naszego całego zarządu powiatu kołobrzyskiego i wszystkich radnych, dlatego że najczęściej takie inwestycje związane z rozbudowami urzędów i tak nie są mile widziane przez lokalną społeczność. Tutaj w tym przypadku jest to inwestycja, która jest skierowana bardzo mocno do mieszkańców powiatu kołobrzyskiego, aby ułatwić korzystanie z samego Wydziału Komunikacji. Wiemy, w jakich warunkach dzisiaj funkcjonuje Wydział Komunikacji i w jakich warunkach muszą realizować swoje jakby sprawy mieszkańcy powiatu kołobrzyskiego. Klatka schodowa, brak poczekalni, system ten, który funkcjonuje, jest absolutnie fatalny. I już kilka lat temu wiedzieliśmy, że to jest jedno z podstawowych założeń inwestycyjnych, które musimy zrealizować. Kiedy kilkanaście miesięcy temu pojawiła się możliwość pozyskania środków na wykonanie tej inwestycji, zapaliło się światełko w tunelu i rozpoczęliśmy ten proces. Przede wszystkim proces projektowania tego wydziału, który dosyć długo trwał, ale w międzyczasie oczywiście otrzymaliśmy informację o tym, że otrzymamy dofinansowanie. Nie będę mówił o kuchni, jak to przebiegało, natomiast rzeczywiście na zasadzie negocjacji tutaj takich trochę politycznych udało nam się te środki pozyskać, a to są niebagatelne środki, bo kwota 8 milionów dofinansowania jest bardzo dużą kwotą, bez której praktycznie nie mielibyśmy możliwości wykonania tej inwestycji. A przypomnę, że będzie ona realizowana na terenie Zarządu Dróg Powiatowych na ulicy Gryfitów, więc dojazd będzie ułatwiony dla interesantów, będzie oddzielny parking, będą miejsca postojowe, będzie poczekalnia. Bardzo duży obiekt, który będzie również zawierał w sobie pomieszczenia archiwum dla starostwa powiatowego, których starostwo powiatowe tak de facto nie ma na dzień dzisiejszy, a jest to jakby wymóg prawny, aby to archiwum było. Ale również będziemy mieli tutaj wybudowaną w ramach tej inwestycji duży obiekt taki konferencyjny, na którym będą odbywały się już w przyszłości obrady sesji Rady Powiatu. Nie i nie tylko oczywiście, bo i wszelkie spotkania z mieszkańcami, konsultacje. Tutaj ten nowoczesny obiekt administracji będzie wielofunkcyjny i z tego się bardzo cieszę i przy każdej okazji bardzo mocno dziękuję wszystkim osobom, które doprowadziły do tego, że to dofinansowanie otrzymaliśmy. Serdeczne ukłony w kierunku samorządowców, posłów. Bez nich nie ruszylibyśmy z tą inwestycją. Dzisiaj jesteśmy na etapie takiej, że mamy podpisaną umowę na wykonawstwo. Wykonawstwo 400 dni, więc za trochę ponad rok czasu powinniśmy mieć już nowy obiekt dostosowany do potrzeb mieszkańców. A panie starosto, to jest pytanie jeszcze takie, czy to jest jakiś pierwszy akord do tego, żeby przenosić starostwo w przyszłości właśnie na ulicę Gryfitów? Od kilku lat trwa taka rozmowa, aby to zrobić. Ja powiem szczerze, to jest moje zdanie. Ten obiekt, w którym jesteśmy, to jest piękny obiekt. Naprawdę piękny obiekt, który jest ładnie wkomponowany w starówkę. I docelowo na pewno powinny być przenoszone wydziały, które wymagają dużej liczby interesantów. Dojechać, zostawić samochód, załatwić sprawę. Według mnie zarząd powiatu czy kierownictwo powiatu mogłoby funkcjonować tutaj w tym obiekcie, w którym jesteśmy,
Natomiast takie wydziały, jak wspominany wcześniej Wydział Komunikacji, gdzie kilkaset osób tygodniowo załatwia swoje sprawy, powinien być wyniesiony tam, gdzie jest odpowiedni dojazd i gdzie w normalnych warunkach można zostawić auto. I tak też będziemy czynili. Jest kilka takich wydziałów w Starostwie Powiatowym, które są bardzo mocno oblegane. To jest Wydział Komunikacji, to jest Wydział Budownictwa, to jest Wydział Geodezji, to jest Wydział Ochrony Środowiska. To są wydziały, które jakby są odwiedzane przez mnóstwo interesantów i ten dojazd i te korzystanie z tych wydziałów musi być ułatwione. Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Budownictwa, Wydział Geodezji wiemy, że mieszczą się na ulicy Gryfitów. Tam ten dojazd nie jest najgorszy, miejsca parkingowe są, więc mamy ten temat rozwiązany. W momencie, kiedy wykonamy inwestycje Wydziału Komunikacji, również będziemy mieli rozwiązany problem komunikacyjny, jeżeli chodzi tutaj o dojazd samochodem i pozostawienie auta, czy samo oczekiwanie na załatwienie sprawy. W tych warunkach, w których teraz jesteśmy, no, nie jest to możliwe. Nie. Za chwilę pewnie rozpocznie się taka dyskusja na temat w ogóle przenoszenia czy starostwa powiatowego, czy Urzędu Miasta. Są plany, o których pani prezydent również mówiła, że miasto bardzo mocno będzie lobbowało za tym, aby przejąć w przyszłości budynek policji, która będzie docelowo wybudowany nowy obiekt policji, będzie wybudowany na ulicy Koszalińskiej. Więc ten ruch się rozpocznie na giełdzie administracyjnej. Zobaczymy, jak szybko te plany policji zostaną wdrożone w życie, ale nie, myślę, że będzie to dobry moment, aby rozmawiać na temat ewentualnie przenoszenia tych wydziałów, które tego wymagają. Na razie cieszymy się z tego, co jest. Cieszymy się, że budujemy ten obiekt. Cieszymy się, że firma ze Świdwina optymistycznie podchodzi do tematu. Mamy nadzieję, że zmieści się, jeżeli chodzi o termin wykonalności tej inwestycji i wszystko będzie, że tak powiem, funkcjonowało za trochę ponad rok czasu. Jasne. Panie starosta, jak jesteśmy w temacie komunikacji, to kwestia ronda. Ulica 6. Dywizji Piechoty, skrzyżowanie ze Świętego Wojciecha. Ja tam widziałem, że chyba już nie ma tam robotników, czy się mylę? Tak, trwają ostatnie odbiory, trwają ostatnie poprawki firmy wykonującej. Myślę, że najdalej w następnym tygodniu rondo będzie już oddane do użytku tak na 100% zgodnie z przepisami. W następnym tygodniu będziemy mogli już z tego skrzyżowania okrężnego korzystać. Cieszę się, że te roboty zostały wykonane praktycznie miesiąc wcześniej. Tak liczyliśmy, patrząc się na dynamikę firmy, która to realizowała. I ten okres października, kiedy przygotowujemy się do 1 listopada, czyli Święta Zmarłych, będzie już tutaj możliwość korzystania z tego ronda i ten ruch będzie, mam nadzieję, płynniejszy, ale co dla mnie najważniejsze, jest kwestia bezpieczeństwa, będzie tutaj bardzo znacznie poprawiona, z czego się bardzo cieszę. Tak, to już widać. No i nie było korków. O, to sobie podsumujmy w takim razie. No i nie było zapowiadanych korków. To jest zawsze, panie redaktorze, kwestia projektu organizacji ruchu i samej firmy, która realizuje. Firma, która wykonuje nam trzecią inwestycję chyba po wyzwolenia, po jedności narodowej i teraz wykonuje to rondo. Nie będę tutaj krypto reklamy uprawiał, ale większość kołobrzeżan wie, która z firm realizuje te największe zadania dla powiatu. No to jest kwestia ułożenia sobie budowy, to jest kwestia pilnowania tego i tutaj nie mieliśmy nigdy z nimi problemu. Wakacje, duże wloty tutaj od strony Zieleniewa, absolutnie było to wszystko drożne, no ale każdą inwestycją, każdym przedsięwzięciem budowlanym trzeba żyć, trzeba tego pilnować i tutaj mieliśmy do czynienia z kolejną inwestycją, która została bardzo ładnie przeprowadzona, płynnie, ale też, co ważne, bez żadnych problemów technicznych, co w tym przypadku jest chyba najważniejsze. Zgadza się. Nowy dyrektor okruszka.
Wręczoną ma już nominację, tak więc już mamy nowego szefa tej jednostki oświatowej powiatu kołobrzeskiego. Tak, w tamtym tygodniu odbył się konkurs z nominacją na 5-letnią kadencję. Otrzymała pani Małgosia Mularczyk, pełniąca obowiązki. Obecnie rozmawialiśmy wczoraj z panem starostą, z panią dyrektor. Plany pani dyrektor na rozwój placówki ma duże. Też bardzo mocno będziemy chcieli się włączyć w to, aby Okruszek się rozwijał. Ale przede wszystkim chcielibyśmy, aby ta atmosfera i funkcjonowanie samej kadry pedagogicznej była jak zwykle na wysokim poziomie. Cele mamy wyznaczone na tą 5-letnią kadencję. Mam nadzieję, że wszystkie zrealizujemy. Jak zwykle bardzo ambitnie podchodzimy. Pani Małgosia Mularczyk również jest osobą, która te cele zaakceptowała nasze, a my zaakceptowaliśmy jej. Więc spotkaliśmy się w połowie drogi. Mamy nadzieję, że ta kadencja będzie szczęśliwą kadencją przede wszystkim dla naszych podopiecznych, których z każdym rokiem przybywa. Ostatni temat, panie starosto, jeżeli chodzi o komentarze. Stolica Kultury, zakończył się projekt, miasto pozostało w finale, wygrał Lublin. Komentarze są. Jaki będzie komentarz Jacka Kusia? Dla mnie komentarz jest jeden. Mi się podoba każda inicjatywa, która idzie w kierunku promocji naszego miasta i podniesienia warunków do realizacji zamierzeń kulturalnych. Chęci, ambicji pani prezydent, panią prezydentką, nie ma co tutaj odmawiać, są bardzo mocno rozpędzone i to, że nie otrzymaliśmy tego zaszczytnego tytułu, to nic się tak naprawdę nie wydarzyło. Jesteśmy cały czas w grze. Kołobrzeg, o Kołobrzegu się mówiło. Kołobrzeg przygotował wiele pięknych atrakcji kulturalnych, które będą realizowane w przyszłości. Kołobrzeg otrzyma bodajże w 2028, jak pamiętam, miano Polskiej Stolicy Kultury. I za tym również pójdą środki na przedsięwzięcia kulturalne, więc tym wszystkim malkontentom, którzy gdzieś tam krytykują to, że w ogóle Kołobrzeg brał udział w tym przedsięwzięciu, chciałbym przytrzasnąć delikatnie pazurki i powiedzieć, najlepiej jest nic nie robić i nigdzie nie aplikować i tak naprawdę można by było tylko i wyłącznie komentować i narzekać. Dzisiaj ten walor kulturalny, ta oferta kulturalna Kołobrzegu podnosi się. Jestem bardzo zadowolony. Często korzystam na przykład z usług Regionalnego Centrum Kultury. Ci ludzie pracujący tam żyją tą kulturą. Z każdym rokiem ta oferta jest coraz większa. Oczywiście bardzo dużo jest do zrobienia, ale o tym też pani prezydent mówiła, że po to jesteśmy w grze, jeżeli chodzi o kwestie tego typu konkursów czy tego typu przedsięwzięć, aby też dostrzegać swoje te minusy, które po prostu trzeba poprawiać. Tak jak rozmawiamy z panem redaktorem na temat często muzeum naszego powiatowego, gdzie widzimy, że pięknie to w muzeum funkcjonuje, ale jest bardzo dużo rzeczy do poprawienia, bo to jest taka część składowa tutaj kultury przez duże K, tego wkładu powiatu kołobrzeskiego dla miasta Kołobrzeg i widzimy, że musimy poprawiać wiele, wiele, wiele aspektów. Tak pani prezydent mówi o tym, że przy okazji funkcjonowania w tego typu przedsięwzięciach wiemy, że do poprawy jest dużo, dużo aspektów, ale też jest bardzo dużo elementów, którymi się cieszymy, czyli ta oferta jest ogromna. Każdy mieszkaniec miasta Kołobrzeg czy powiatu kołobrzeskiego, który chce się zainteresować kulturą, tę ofertę może otrzymać bardzo dużą i z tego się cieszę. Ja z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pogratulować panią prezydentką za to, że włożyły ogromną pracę w to przedsięwzięcie. Widziałem, obserwowałem i ręce składały mi się do oklasków, więc serdeczne gratulacje za to, drogie panie, że w ogóle Kołobrzeg był w tym topie. Natomiast kwestia tego 2028 roku jest bardzo interesująca i myślę, że znając zapał i to zaangażowanie pani prezydent, ten 2028 rok będzie bardzo, bardzo atrakcyjny.
A komentował Jacek Kuś, ja mam, zanim zakończymy, podobne zdanie, jeszcze taka uwaga, bo były także komentarze, że powiat nie włączał się w stolicę kultury, żadna instytucja powiatowa w tym nie uczestniczyła, więc oczywiście warto to zdementować, jest to nieprawda, chociażby Muzeum Oręża Polskiego jest w aplikacji wymienione jako aktywny uczestnik tego projektu, a więc instytucja kultury. Tak jest. Komentował Jacek Kuś, wicestarosta powiatu kowrzyskiego. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, pozdrawiam i do zobaczenia.